Ale myślisz, że rozliczy kilometrówkę z radiowozu, już, czy nie? Najeździł się, to teraz posiedzi. Podobno zatrzymany obywatel Czarnecki jest już torturowany, a pod aresztem w Katowicach trwa zbiórka Salcesonu. Pamiętają państwo Jarosława Kaczyńskiego, który zirytował się na tłuste koty, na Misiewiczów. Tak. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wprowadzić zmiany, które to zmiany miały doprowadzić do tego, że w spółkach Skarbu Państwa będą mogli zasiadać tylko ci najlepsi z dyplomem MBA. Tak. W związku z tym stworzono kolegium Humanum Tumanum, w którym za 10 tysięcy złotych można było sobie ten dyplom MBA kupić. No właśnie, a pan Ryszard Czarnecki był w jakiejś tam Radzie Nadzorczej, ale też bardzo mocno pilnował takiej, jak to się nazywa, filii, która była za granicami Polski. I w tej chwili otrzymał był tytuł doktora honoris causa. Ja słyszałem, że jeździł z Jasła przez Sztokholm, na przykład do Brukseli. I stąd ta kilometrówka. No teraz pojechał do Katowic. Więc no, troszkę bliżej. Ale, ale myślisz, że rozliczy kilometrówkę z radiowozu, czy nie? Już słyszałem tego mema, że żąda rozliczenia kilometrówki w radiowozie. Tak, no w każdym razie pan Dariusz Joński napisał, że najeździł się, to teraz posiedzi. A jakim problemem, twoim zdaniem, ta sytuacja będzie dla Prawa i Sprawiedliwości? Kolejnym, dodajmy, problemem, bo ostatnio wszystkie siły się na PiS sprzysięgły. Już tak to jest po prostu, że nieszczęścia chodzą czwórkami, szóstkami, dziesiątkami. No i może zdziesiątkuje to Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że liczba problemów zaczyna przerastać pojmowanie. No ale pan prezes się tym nie przejmuje, bo bardzo ciekawą mają narrację. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że kiedyś jak ktoś był nawet cień podejrzany, no nie, to musi się odsunąć i koniec, a teraz poczekajmy, zobaczymy, domniemanie niewinności, pan Mariusz Błaszczak jest takim basterem, kitonem Prawa i Sprawiedliwości, bo z miną poker face opowiada różne głodne kawałki. Bardzo cię przepraszam, to nie jest tak, że ja nie słucham tego, co mówisz, bo ja cię słucham z ogromną uwagą, ale przeczytałam tweet pana Sinera84, no, który napisał, że podobno zatrzymany obywatel Czarnecki jest już torturowany, a pod aresztem w Katowicach trwa zbiórka Salcesonu. No tak, to ewidentnie jest to, no, no może tak być oczywiście, ale torturowany jest w sposób? Nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiem jeszcze, może odebrali mu chiński motorower po prostu, ale tutaj państwo, ja widzę, mają dzisiaj bardzo trafny i dobry humor. Kariera pana Ryszarda jest pełna wielu zdarzeń i zmian barw, o czym niech zaświadczy kolor jego garnituru ze zdjęcia. To zaraz na pewno pokażemy, bo rzeczywiście kolor garnituru, taki powiedziałabym pawlakowy z początku lat 90. Czyżby zaczynając się w ZHN miała skończyć w ZK? Kiedyś śpiewano ZHN zbliża się, to moraz teraz może ZK zbliża się, czyli rozumiem zakład karny chyba. To prawdopodobnie, o to prawdopodobnie. Nie no, pan Ryszard Czarnecki ma podróżowanie we krwi i był podróżnikiem w czasie między partiami różnymi. No a później przerzucił się na środki lokomocji. Zobacz, znalazł ciekawe źródło zarobkowania. Wszystkie dawał kwity i coś tam się działo. Natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, czy jak coś takiego się robi, to naprawdę politycy uważają, że to nie wyjdzie, że to się nie wyłapie. Ale to jest ten syndrom, o którym już mówiliśmy bardzo dawno. O, tutaj tam, o tym Salcesonie tweet był. O tym już mówiliśmy dawno, że naprawdę państwu się wydawało, że oni już tej władzy nie oddadzą, nie stracą. Nikt jej nie zabierze. W związku z tym wtedy puszczają hamulce, czujność siada, instynkt samozachowawczy mniej niż zero, można powiedzieć. No dobra, ale zadałam ci pytanie bardzo konkretne. Co się teraz wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości? Bo to jest kolejna tego typu sprawa. A ilu można wykreować męczenników torturowanych przez reżim Tuska? Wszystkich, można, naprawdę wszystkich. Poza tym będzie poczet męczenników. Ja bym już zaczął to segregować, tak jak kiedyś w Iraku karty oznaczały poszczególnych członków partii BAS. To też teraz bym wziął jakąś talię kart i zaczął od tam, nie wiem, co tam jest pierwsze, dwójka, nie? Dwójka trefl chyba jest najsłabsza, do Jokera. No, Joker jest tylko jeden, nawet widziałem, jak się wczoraj śmiał. Miał klasyczny uśmiech Jokera.
Jarosław Aleksander. No i są czarne damy, damy kier i w ogóle wszystko. Naprawdę taka talia się ułoży pięknie i będzie wszystko jasne. No tak, do tematu pana Ryszarda z pewnością wrócimy jeszcze podczas rozmów telefonicznych, bo spodziewam się, że państwo dzisiaj sporo uwagi panu Ryszardowi poświęcą. Tym bardziej, że on bardzo lubił brylować w mediach. Zobacz kolor tego garnituru. Nie wiem, czy to jest buraczkowy, czy to zgaszona lawenda. Nasze pytanie mężczyzna, kolor jest zawsze obarczony pewnym ryzykiem. Myślę, że lila, róż, kwaśny anysz. No, ale Ryszard jest ten po prawej, tak? Tak, po lewej jest pani Hanna chyba z tego, co widzę. W żółtym. Żółtym. O, widzisz, tu to były czasy kolorowe. Prawda? Bardzo. Niesamowite zupełnie. Bardzo. Kolorowe jarmarki i... Ryszard spadł z rowerka. Państwo mnie dzisiaj zabiją. Terror praworządności się rozszerza w Polsce, a pan Mariusz Baster, Kiton Błaszczak, powiedział, że to jest ostatni bastion praworządnego organu i żaden mięśnień nie drgnął mu na twarzy. Tak, natomiast znowu bardzo pięknie wywołujesz dzisiaj tematy, które sobie tutaj przygotowaliśmy. Padło nazwisko Błaszczak. Mariusz Błaszczak. Mariusz Błaszczak, polski Buster Keaton. I być może przyszły kandydat PiSu na prezydenta. I być może przyszły prezydent naszego pięknego kraju. Drodzy Państwo, został przeprowadzony bardzo ciekawy sondaż, według którego nikt nie jest faworytem, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i kandydaturę na prezydenta. Zajmijmy się wyborcami PiSu wyłącznie, no bo to oni będą głosować na swojego kandydata. Tak jest. Wśród nich dominuje, to może za dużo powiedziane, ale prowadzi pan Mariusz Błaszczak, tam z wynikiem niewiele ponad 20%. To nie wyborców PiS. No i dzisiaj zapytany był o to, nie, wczoraj, przepraszam, wczoraj był zapytany o to Jarosław Kaczyński, co by było gdyby, gdybyśmy w grudniu przyszłego roku odbierali, nie, wcześniej, w sierpniu, sierpniu przyszłego roku odbierali, to się przesunęło, nie zapomniałam. Nie strasz naszych widzów. Przepraszam. Bo już tam były takie... W sierpniu przyszłego roku, gdybyśmy oglądali składanie przysięgi przez pana Błaszczaka Mariusza. No, prezes bardzo obrazowo opisał, co by wtedy czuł. Czy wyłaniając kandydata na prezydenta, przyglądacie się państwo, patrzycie na sondaże? Według sondażu dla Wirtualnej Polski takim dobrym, idealnym kandydatem byłby pan minister Błaszczak. No też bardzo się cieszę z tego. Nie ukrywam, że dla mnie to jest przyjemniejszego. Niezwykle efektywna działalność pana ministra w sferze dzisiaj najważniejszej, to znaczy w sferze obrony. I sądzę, że społeczeństwo to właśnie docenia. No, gdyby to doceniło w ten sposób, o którym państwo tutaj mówili, chyba bym pofrunął z radości. Dlaczego na mnie patrzysz? Nie mówiłem, że reptalianie. Jeden lata, drugi ma żółte białka. Ja sobie wyobrażam fruwającego prezesa. To jest coś, co nawet wydaje mi się wyobraźnie widzów Nocnej Zmiany przeskakuje. Dlaczego pelerynka, napis tutaj P, takie leginsy przylegające do ciała. Ale P jak prezes? Tak. Mhm. Tak, tak. I ja to widzę, obcisły taki obcisły kostium, super, grzywka w lewą stronę, absolutnie, poza tym gabaryty takie, że tam nie trzeba byłoby dopalaczy za dużo używać, ja to widzę, naprawdę. Taki trzmiel. No dobrze, ale bo teraz to już bardzo nieprzyjemnie skomentowaliśmy, bo z wyglądu nie wolno żartować. Co prawda prezes na wygląd zwraca uwagę, wygląd tam przystojność, okazałość, wzrost. Tak jest, absolutnie. I ten, ale prezesa, jak sądzę, oceniać nie wolno. Przypuszczam, że jego zwolennicy zirytować by się mogli tutaj na nasze dworowanie sobie z prezesa. Natomiast ja zastanawiam się jeszcze, bo tam dwa takie słowa padły pod adresem pana Mariusza Błaszczaka. Efektywna działalność. Co pan prezes miał na myśli swoim zdaniem? Bo oczywiście chodziło o to, kiedy pan Mariusz był ministrem obrony narodowej, ale powtórzę, efektywna działalność. No bo to, że on wyczyścił kartę tą kredytową do zera MON-u i kupił różne zabawki w Korei. I to była ta efektywna działalność. Efektywna tak. działalność. On jakby miał no limit i rzucił kartę, tam ja już mówiłem o tym, i za wszystko haubic, za wszystko czołgów, za wszystko tam hełmów i coś tam jeszcze.